Witam z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 13. Możliwe opady. Lyra przebudziła się i poczuła zapach jakichś wypieków. Chyba cynamonowych? Bonbon pewnie robi śniadanie. Podniosła się i przetarła oczy. Następnie zaczęła wpatrywać w swoje dłonie. No tak, teraz była człowiekiem. Przez okno dochodziły promienie słońca. Widziała przejeżdżający wóz, poruszający się samodzielnie przez ulice Francji. Przez chwilę się wierciła, po czym wystawiła nogi za krawędź łóżka i wstała, opierając się o nie ręką. Przeciągnęła się, by nie czuć się tak sztywnie. Z dolnego piętra dobiegały głosy, których nie rozpoznawała. Trudno było zrozumieć słowa, ale nie brzmiało to jak głos żadnego z mieszkających tu ludzi. Podrapała się po głowie i zeszła schodami na dół do kuchni. Audrey siedziała przy stole, potrącie w srebrną skrzynkę na blacie kuchennym. Nie miała związanych z tym włosów, jak wczoraj, zwisały jej do ramion. Miała też okulary na nosie, choć wcześniej najwyraźniej ich nie potrzebowała. Odwróciła głowę, słysząc wchodzącą Lyrę. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedziała Lyra, ziewając. Spojrzała na przedmiot, w który wpatrywała się Audrey. Najwyraźniej był on źródłem pozostałych głosów. Wracamy do omówienia kampanii prezydenckiej. Nie mówił chyba nikogo konkretnego. Audrey niewiele teraz nań zważała. Podniosła wydłużony czarny przedmiot i skrzynka nagle umilkła. Rodzice wyszli już do pracy, powiedziała Audrey, odciągając wagę Lyry. Późno wystałaś, miałam już iść się obudzić. No tak, zwykle sypiam do późna, powiedziała Lyra. Tak w ogóle, świetna fryzura, wyjątkowo szalona, powiedziała Audrey. Mogę ci pożyczyć szczotkę, jeśli będzie ci potrzebna, po tym, jak coś zjesz, o ile masz na to ochotę. Zapachy były teraz nieodparcie silniejsze, a do tego znajome. Czyżbyś zrobiła śniadanie? Spytała Lyra. Przetrzesała palcami włosy, próbując je zmusić do tego, by nie sterczały, ale na próżno. Bułeczki cynamonowe, odpowiada ci to? Spytała Audrey. Wciąż się czuję okropnie po tym, co było wczoraj. Ależ tak, odpowiada, odparła Lyra. Nawet bardzo odpowiada. Moja współlokatorka często je robiła i jest zawodowym piekarzem. No, ja na pewno nie jestem, powiedziała Audrey z uśmiechem. To zwykłe Pillsbury, zauważyła ponowną dezorientację na twarzy Lyry. Takie gotowe ze sklepu, ja tylko włączyłam piekarnik i je włożyłam. Lyra i tak cieszyła się, że wreszcie widzi jakieś dające się rozpoznać jedzenie. Podeszła do kuchenki, na której leżała patelnia. Obok znajdował się talerz i kilka sztućców. Zrobiłam też kawę, masz ochotę? Nie, dzięki, odparła Lyra. Niezbyt ją lubię, zbyt gorzka. Choć wszystko w ludzkim świecie zdawało się być takie nowe i nieznane, wciąż dawało się trafić na coś rozpoznawalnego. Wiele kłócyków lubiło kawę. Jeszcze w Canterlocie Pony Joe z tego czerpał większość swych dochodów. Lyra kilka lat temu piła ją na próbę. Nawet gdy wrzucała do niej tyle cukru, ile się tylko dało, nigdy jakoś nie przyzwyczaiła się do jej smaku. Usiadła przy stole naprzeciwko swojej przyjaciółki i człowieka. To wciąż zdawało się zbyt piękne, by być prawdziwe. Jeszcze nie tak dawno temu Lyra nawet sobie nie wyobrażała, że mogłaby zasiąść do śniadania z prawdziwym człowiekiem. Odgryzła kęs, choć bułeczki nie były tak dobre jak te, co robiła Bonbon, wciąż jej smakowały. Srebrna skrzynka znajdowała się za jej plecami. Lyra odwróciła się, by na nią spojrzeć i przez wprawioną skrzynkę okienko zobaczyła, choć było to niemożliwe, siedzące w środku ludzkie postacie. Wokół nich widniały słowa, było ich zbyt wiele, by się na nich skupić i cały czas się ruszały. Wargi postaci się poruszały, ale nie dobiegał z nich żaden dźwięk. W kółko o tych wyborach, zaczyna mnie to już męczyć. Pewnie powinnam bardziej się tym interesować, w końcu za rok obie będziemy głosować, powiedziała Audrey. Przynajmniej zakładam, że ty będziesz... Głosujesz na demokratów czy republikanów? Lyra zagapiła się na nią. Ja? Nie wiem. Jeszcze nie zdecydowana? No cóż, nic wielkiego. Audrey wzruszyła ramionami. W każdym razie, twoja współlokatorka? Co z nią? Była zawodowym piekarzem, mówisz. No tak, właściwie cukiernikiem. Cukierki, słodycze, takie rzeczy.
powiedziała Lera, odgryzając kolejny kęs. Uwielbiam takie jedzenie, więc miło nam się razem żyło. Audrey kiwnęła głową, a ile ona miała lat? Kilka miesięcy więcej niż ja. To i tak trochę za mało, jak na zawodowca, powiedziała Audrey. No, nie do końca. Całe lata pracowała, zanim zatrudniono na jej obecnej posadzie, powiedziała Lyra. Ale, czym się zajmują twoi rodzice? Chciała zmienić temat i znowu rozmawiać o ludziach. Trochę trudno teraz było myśleć o domu. Tata pracuje w Principalu na ulicy 801 Grand. To ten wielki budynek w środku miasta, powiedziała Audrey. A mama to nauczycielka angielskiego w podstawówce. Na razie ma zajęcia w szkole letniej. A więc nauczycielka i... Lera nie bardzo zrozumiała tego pierwszego. A więc, co to angielski? To coś związanego z Anglią? To był jeden z ludzkich narodów, które rozpoznawała ze swych książek. Wciąż jeszcze nie widziała, jak działało ludzkie społeczeństwo, skoro było tyle różnych krajów. Przecież nie mogli mieć oddzielnych nauczycieli dla każdego z nich. No wiesz, angielski, literatura, pisanie, nauka języka, powiedziała Audrey. Lyra, trochę nie martwi to, co wczoraj mówiłaś. Chyba za wcześnie przerwałaś naukę w szkole. Co się dokładnie stało? Wzruszyła ramionami. Wszyscy właśnie wtedy pokończyli szkołę. Audrey zmarszczyła się i uniosła brew. No dobra, więc do jakiej szkoły chodziłaś? Lyra zawahała się. Do Co powinna powiedzieć? Wczoraj, gdy Lyra napomknęła magii, Audrey to wyśmiała. Akademia Magii w Canterlocie była dobrą szkołą, ale ludzka edukacja wyraźnie polegała na czym innym. Wiesz, do szkoły. Audrey odchyliła się na krześle i założyła ręce. No dobra, powiedziała. W sumie chcę po prostu zobaczyć więcej z tego miasta. Wczoraj trochę pospacerowałam, ale jest jeszcze wiele miejsc, gdzie nie byłam. Nie chcę teraz właściwie myśleć o swoim domu. Lyra, Audrey wahała się przez chwilę. Kiedy rozmawiałem wczoraj z rodzicami, powiedzieli to, co i ja myślałam. Potrzebujesz pomocy profesjonalisty. Wy już radzicie sobie nieźle, powiedziała Lyra, już pozwalając mi tu zostać. Bardzo dużo dla mnie robicie. Naprawdę jestem wam wdzięczna. No tak, ale mam na myśli terapię. Bonbon też to parę razy mówiła, ale czemu miałaby tak twierdzić Audrey? Samo jej istnienie nie udowadniało, że Lyra nie jest wariatką. Jak to? Spytała Lyra. Oczywiście w swojej obecnej sytuacji nie stać na nią, a i my nie możemy tyle wydać. Ale już by nam to pomogło, gdybyś choć podwiedziała mi więcej o tym, skąd pochodzisz. Mówiłam ci, to nie ma... To ma znaczenie. Lyra, na przykład czemu opuściłaś dom swoich rodziców w tak młodym wieku? Co oni ci zrobili? Nic. Po prostu uznali, że czas już, bym poznała prawdę o sobie. Moi rodzice zawsze robili dla mnie to, co tylko mogli najlepszego. Audrey mówiła, że była w tym samym wieku co Lyra, a mimo to nadal mieszkała z rodzicami. Oni chodzili do pracy, ale ona wciąż miała przed sobą kilka lat szkoły. Lyra nie była pewna, czy w ogóle może się nadal uważać za dorosłą, ale to wciąż nie miało sensu. Od lat miała sobie radzić sama. Audrey westchnęła. Wiem, że nie chcesz o tym mówić, ale czy cokolwiek z tego jest w ogóle prawdą? To, co mówiłaś, nie miało najmniejszego sensu. Jasne, że to prawda, powiedziała Lyra. Rozumiem, że jesteś To znaczy, w tym miejscu panują inne zwyczaje niż tam, skąd pochodzę, ale wszystko, o czym mówię, było normalne tam, gdzie mieszkałam. Po prostu ciężko mi uwierzyć, że pewnego dnia opuściłaś wszystkich i wszystko, tak po prostu. Moje życie w domu było zupełnie w porządku, powiedziała Lyra. Chyba po prostu zawsze czułam się, jakbym tam nie pasowała. Kiedy odkryłam, że miałam inną, prawdziwą rodzinę, zrozumiałam, skąd się brało to wrażenie. Chcę tylko dowiedzieć się, kim ja powinnam być. Audrey podniosła kubek i dopiła wystygłą już kawę, z której już dawno przestała dobywać para. Chciałabym pomóc ci znaleźć twoich rodziców. Po prostu nie sądzę, żebyśmy mogły coś osiągnąć, mając jedynie zdjęcie. I to jeszcze co najmniej równie stare jak ja, powiedziała. Czy rozważałaś powrót do domu? Jak rozumiem, miałaś tam wielu przyjaciół. To po prostu nie jest już możliwe, powiedziała Lyra. Czemu nie?
Zbyt trudno to wytłumaczyć. Lyra wpatrywała się w swój pusty talerz. Wierz mi, naprawdę mówię ci prawdę. Przepraszam, jeśli wydaje ci się natrętna, ale dopóki mieszkasz u nas, chcemy po prostu wiedzieć coś więcej o tym, skąd pochodzisz, powiedziała Audrey. W każdym razie, jakie masz plany na dziś? Na razie się nie spieszymy. Ustalmy dzień po dniu. Pomyślałam, że może wyjdę i trochę jeszcze zagram na lirze. Wciąż jeszcze muszę trochę zarobić, powiedziała Lyra. A, właśnie, masz zezwolenie? Powiedziała Audrey. Sprawdziłam w internecie. W mieście nie mają nic przeciwko grajkom licznym, ale potrzebne ci zezwolenie. Nie, nie myślałem o tym, powiedziała Lyra, zastanawiając się, jak Audrey mogła zdążyć i już dziś zapoznać się z tymi informacjami. Jak dawno wstała? Dawniej często grałem publicznie, nigdy nie miałem z tego powodu problemów. No, w każdym razie masz szczęście, że nikt cię nie przyłapał. Dziś powinnaś raczej zdobyć papiery, zanim pójdziesz grać. To tylko $5, a i weź dowód, he? A to mi przypomina, Audrey zabębniła palcami po stole. Nie powiedziałaś mi jeszcze, jak masz nazwisko. Może chociaż to mi zdradzisz, uśmiechnęła się. Lyra przez moment siedziała bez ruchu. Moje nazwisko? Tak. Zerknęła w bok. Tu jest problem. Nie znam go, powiedziała. Wciąż nie wiem nic o swoich rodzicach. Ale przecież musieli cię jakoś nazywać tam, skąd pochodziłaś, powiedziała Audrey. Co z twoją adoptowaną rodziną? Lyra pokręciła głową. Nie, zawsze byłem po prostu Lyra, a właściwie Heartstrings. Ale jeśli Twilight dla ludzi była dziwnym imieniem, to co pomyślałaby o tym? A więc nie masz nazwiska ani dowodu. Nie mam. Na pewno nie chcielibyśmy, żebyś dostała mandat za granie. Audrey potarła czoło. Matko, co ja się wpakowałam? Mruknęła. Przykro mi, powiedziała Lyra. Mówiłam ci, naprawdę panowały inne obyczaje tam, skąd pochodzę. Oj, to widać. Lyra znów zerknęła na skrzynkę stojącą na ladzie. W środku widniała postać człowieka. Za nim była dziwna plątanina kolorów. Gestami zdawał się pokazywać jedną z jej części. Audrey podniosła ze stołu długi przedmiot. O, pogoda leci, wskazała nim skrzynkę, za czym głos człowieka znów dało się słyszeć. Po południu można się spodziewać lekkiego zachmurzenia i być może opadów deszczu. Kolory za nim zniknęły, zastąpiono serią liczb i małych obrazków przedstawiających słońce i chmury deszczowe. Wcześniej mówili, że może padać koło 3 albo 4, powiedziała Audrey, wskazując palcem skrzynkę. Jeśli jeszcze zamierzasz nie wychodzić, postaraj się wrócić przed tą porą. Lyra miała odwróconą głowę, a wzrok wlepiony w skrzynkę, ale przytaknęła. Dobra, po chwili zastanowienia dodała. Moja mama pracowała przy pogodzie. Doprawdy? Jako prezenterka czy... Przy produkcji, powiedziała Lyra, marszcząc brwi. Nic nie mówiła o żadnych prezentach. Audrey kiwnęła głową. Ale pewnie nie zdradzisz mi nazwy stacji. To naprawdę nie ma znaczenia. Ale to już jakiś początek. Jeśli zdecydujesz się powiedzieć mi coś jeszcze, możesz mi zaufać. Wiesz o tym, prawda? Tak, oczywiście, powiedziała Lyra. Od niechcenia podniosła widelec, choć skończyła już jeść. Trzymała go między palcami, oglądając z ciekawością. Po chwili znów spojrzała przed siebie. Właściwie to mam jedno pytanie. Dawaj. Da się gdzieś tu kupić więcej ubrań? Kiedy wyruszyłam, niewiele zabrałam ze sobą. Tak, na przedmieściu jest parę tanich sklepów. W razie gdybyś chciała wyjść po południu, będziesz tam miała z niedaleko. Raczej wyjdę. Razem posprzątały naczynia ze stołu, po czym Lyra weszła schodami na górę, by się przygotować. Lyra stała przed lustrem w łazience, a z lustra wyglądał na nią człowiek o zielonych włosach. Podniosła szczotkę do włosów i prawie się przestraszyła, widząc swoje odbicie, jak ruszać wraz z nią. Wciąż nie mogła uwierzyć, że to ona. Rączka szczotki idealnie pasowała do dłoni. Szczotka była niemal identyczna jak te, których Lyra używała do czesania grzywy jeszcze jako kucyk, ale teraz korzystała z niej we właściwy sposób. Właśnie w takich chwilach mogła spojrzeć na wszystko we właściwej perspektywie. Nawet coś tak prostego jak szczotka do włosów zostało zaprojektowane przez ludzi. Przeszłość tego świata była prawdopodobnie bardzo podobna do tamtego, przynajmniej jeśli by cofnąć się o kilka wieków. Tylko o ile dokładnie.
przesuwała szczotkę przez zmierzwione leżeniem na poduszce włosy, próbując jak najbardziej uporządkować. Wciąż jeszcze sterczały nieco u samej góry, ale nie miało to znaczenia. Spojrzawszy ostatni raz na swoje odbicie, uznała, że wystarczy już czesania. Jeszcze przez chwilę podziwiała swój nowy wygląd. Naprawdę wyglądała zaskakująco, podobnie jak ten obrazek, który narysowała kilka miesięcy temu. W jakimś stopniu zawsze zdawała sobie sprawę, że miała być człowiekiem. Wróciła do swego pokoju i stanęła przed oknem. Prognoza pogody zapowiadała, że deszcz zaplanowano między godziną 3 a 4. Tak więc Lyra postanowiła zaczekać, aż opady przejdą, zanim wyjdzie do sklepu. Chmury już odsunięto, a niebo było szare. Na razie zaczęła przeglądać półki w tym pokoju, tak jak to planowała zrobić poprzedniej nocy. Było to tyle książek, że prawie nie wiedziała, od czego zacząć. To był dosłownie cały nowy świat informacji, które dopiero co zaczęła przyswajać. Była to seria książek w twardej oprawie, dużych i coraz grubszych, zwana Harry Potter, jednak wydawało się to być beletrystyka. Tytuły zbyt przypominały lyże książki przygodowe o Darlingdu, które czytała jako źrebię. Właściwie to wiele z tych książek wydawało się być fikcją. Całą półkę zajmowały książki jakiegoś człowieka zwanego William Shakespeare. Były to chyba sztuki teatralne, jak stwierdziła Lyra, zaglądając ze środka. Naprawdę, wolałaby historię ludzkiego świata, ale aha, tu coś było. Zrozumieć ludzką naturę, idealne. Wzięła książkę i usiadła na łóżku, zaczynając czytać od wstępu. Najwyraźniej dzieło skupiało się bardziej na psychologii niż na czymkolwiek innym, ale to też wystarczyło. Przedmowa twierdziła, że celem książki była poprawa stosunków z naszymi ludzkimi bliźnimi. Zastosowania praktyczne były właśnie tym, co Lyra pragnęła zrozumieć. Przeczytała kilka pierwszych rozdziałów, ale to nie było to, czego się spodziewała. Całe mnóstwo rzeczy o świadomości i psychę. Szkoda, że nie było tu Twilight. Na pewno by wytłumaczyła, co znaczą te wszystkie słowa. Ta książka na pewno nie wyjaśniała zbyt dobrze ludzkiego świata. Lyra zerknęła przez okno. Jeszcze nie padał deszcz. Zastanawiała się, czy nie pomyliła godziny, ale była niemal pewna, że do tej pory powinno się zacząć. Wciąż jeszcze było pochmurnie, ale sucho. Zamknęła książkę i odłożyła na szafkę nocną. Robiło się późno, więc powinna raczej niedługo wyjść. Zresztą o ludziach czytała już całe życie. Naprawdę zaś chciała wyjść na zewnątrz i być częścią tego miejsca. To byłoby coś praktycznego, tak jak to, co opisywano w tej książce. Na szafce wciąż leżał stosik ludzkich pieniędzy, który Lyra podniosła i włożyła do kieszeni. W końcu pieniądze się wyczerpią. Nie bardzo miała się rozeznać, czy w ogóle wiele zarobiła na wczorajszym występie. I jeszcze potrzebne jej było zezwolenie? To się robiło zbyt trudne. Zeszła na dół i natrafiła na Audrey, wkładającą naczynia z powrotem do szafek. Przez chwilę ją obserwowała, jak dłońmi podnosi kilka talerzy, układa je w stos i chowa w szafce, po 4 albo 5 naraz. Audrey zauważyła, że Lyra ją obserwuje i zastygła. Jakiś problem? Nie, tylko to ja już będę szła do sklepu, powiedziała Lyra. Idziesz ze mną? Wciąż mam jeszcze trochę zajęć w domu. Na przedmieściach jest parę tanich sklepów. Idź drogą do parku, w którym się poznałyśmy. Sklepy są parę bloków dalej, za budynkiem rządowym. Rozpoznasz go, jak go zobaczysz. Lyra miała więc rację. To miasto było siedzibą rządu. Może bardziej typowe miasta ludzkie bywały mniejsze, jak Ponyville, czy przynajmniej Manhattan. Ale ze wszystkich miejsc, w których mogła zacząć życie człowieka, trafiła właśnie tutaj, co było strasznie ekscytujące. Chyba uda mi się go znaleźć. Dzięki. Dobra, uważaj na siebie, powiedziała Audrey. Postaram się niedługo wrócić. Lyra wyszła przez drzwi i znów znalazła się w ludzkim osiedlu. Przez chwilę próbowała się zorientować, przypominając sobie, jak tu dotarły dnia poprzedniego. Przyszły tu z tej restauracji, wzdrygnęła się na jej wspomnienie. Ale park był położony dalej, wzdłuż tej samej ulicy. Ruszyła chodnikiem w jego kierunku, rozkoszując się chłodnym wieczykiem. Minęła dwoje ludzi prowadzących na smyczy psa.
Był on mały, czarny, nie sięgał jej nawet do kolan. Gdy spojrzał na niego, zamerdał ogonem. Człowiek trzymający smycz skinął do niej, a ona odpowiedziała uśmiechem. To było duże osiedle, ale mimo to było tu zwykle mniej spacerowiczów niż Ponyville. Było to trochę dziwne. Bez problemu znalazła park po kilku minutach, a nieco dalej, przy tej samej ulicy, stał budynek z wieżami zwieńczonymi kopułami. To musiał być budynek rządowy. To miało sens. Nie był on tak wysoki jak zamek Canterlot, ale i tak była to pokaźna budowla, równie jak tamta majestatyczna. Lyra zastanawiała się, czy organizowano tam niekiedy przyjęcia gale w zamku. Na przedmieściach budynki stały bliżej siebie. Teraz przejeżdżało więcej wozów, a chodnikami szło więcej ludzi. Lyra prawie przywykła do ich widoku. Prawie. Chodząc do jednego ze sklepów, Lyra spojrzała jeszcze raz do góry. Jeszcze nie przegoniono chmur, mimo że deszcz odwołano. Po co było przesyłać prognozy pogody, jeśli nie mieli zamiaru się jej trzymać? Pokręciła głową i weszła do środka. Sprawdziła pieniądze, które ze sobą przyniosła. Nadal trudno było zrozumieć ludzką walutę, ale zaczynała sobie z tym radzić. Te papierowe nazywały się dolary i najwyraźniej były warte więcej niż monety. Między banknotami 5-dolarowymi i 1-dolarowymi nie było żadnej różnicy, poza tym, co na nich wydrukowano. A jednak ludzie mieli to za coś normalnego. Łatwo było się zdekoncentrować, kiedy w sklepie było na sprzedaż tyle ludzkich ubrań. Znajdowało się tu o wiele więcej zwykłych, codziennych strojów, niż ich byłoby w Equestrii. Może to po części dlatego, że dorastała w Canterlocie, ale także dlatego, że ludzie zawsze nosili ubrania. Wczoraj zauważyła, że rozmaite kolory i wzory nadrabiały brak różnorodności w wyglądzie ludzkich ciał. Lyra wiedziała, że musi się skupić na tym, co chciała naprawdę nabyć. Przeliczyła swoje pieniądze i usiłowała połapać się w etykietach z ceną na ubraniach. Mogła kupić kilka strojów, ale to by bardzo prędko zużyło pozostające jej fundusze. Dobrze chociaż, że nie musiała się martwić o płacenie za jedzenie czy lokal, przynajmniej dopóki była tu, w mieście. Dopiero przy kasie zorientowała się, że większość wybranych przez nią koszulek była zielona. Wybrała po prostu to, co według niej ładnie by na niej wyglądało. Może po prostu zielony to był jej kolor. Wręczając towary ekspedientce, zerknęła przez okno. Na szybie pojawiły się kropelki deszcz? Przepraszam, która godzina? Powiedziała Lyra. Może miała złe poczucie czasu. Kobieta za kasą spojrzała na zegarek. Dochodzi 5. Poważnie? Powiedziała Lyra. Według prognozy pogody miało dziś padać między 3 a 4. Zupełnie mijali się z rozkładem. Lyra pokręciła głową. Jej matka nigdy by na to nie pozwoliła. Nawet Rainbow Dash nie obijałaby się aż tak bardzo. Śpieszy ci się? Co? Uważaj na siebie. Lyra wręczyła pieniądze za kupione ubrania. Tak, jak się spodziewała, kończyła jej się gotówka. Niedługo będzie trzeba zarobić więcej. Pytanie, jak? Wzięła od kobiety siatki z ubraniami, te sznurki u góry. Większość kucyków uznałaby, że trzyma je się w ustach. Ekwestriańczyk być może tak by właśnie zrobił, ale o wiele więcej sensu miało trzymanie siatek w dłoniach. Pod warunkiem, oczywiście, że miało się szczęście posiadać dłonie. Lyra miała już wyjść, ale przystanęła. Pomyślała, że niezbyt ma ochotę na włażenie tuż pod ten ich spóźniony deszcz. Pewnie wyłączą go za jakąś godzinę. Według rozkładu Lyra nie była pewna, jak to robili, skoro nie umieli latać. Ale ludzie robili mnóstwo innych niemożliwych rzeczy. Gdyby naprawdę tego chcieli, zapewne potrafiliby dosięgnąć chmur. Stała przy wyjściu, patrząc na wodne strumienie i wozy gnające przez deszcz. Odwróciła się i patrząc na wnętrze sklepu, zastanowiła się, czy by tu jeszcze trochę nie poszperać. Oczywiście nie mogła nic więcej kupić, ale ludzka moda i towary były na tyle interesujące, że warto było je przejrzeć drugi raz. Przy wyjściu stała tablica ogłoszeniowa z kilkoma ulotkami. Lyra obejrzała kilka z nich i jej wzrok zatrzymał się na jednym z ogłoszeń. Pewien widniejący na nim wyraz przyciągnął jej uwagę. Przeczytała je jeszcze raz, po czym oddarła
pinezek, na których wisiało. Może to była właśnie odpowiedź na jej problemy. Gdy już się rozpogodziło, Lyra z uśmiechem na twarzy pognała do domu. Nie pamiętała, kiedy ostatnio była tak podniecona. No, może wtedy, kiedy pierwszy raz znalazła się w Des Moines. Ale tym razem czuła się jeszcze lepiej. Odchyliła frontowe drzwi i zawołała: Audrey? Tutaj! Dobiegł głos z pokoju dziennego. Lyra weszła do środka i ujrzała, że czarna skrzynka była włączona. Podobnie jak na mniejszej skrzynce w kuchni, tak i na tej szklanej ekranie ukazywały teraz obrazy ludzi i rozmaitych miejsc. Audrey siedziała przed nim na rozkładanym fotelu. Mama jest w domu, czekaliśmy aż wrócisz. Deszcz cię złapał? Lyra wręczyła jej ogłoszenie. Hej, popatrz na to. He? Audrey przez chwilę w nie wpatrywała. Lyra, ty wiesz, że z tego się po prostu odrywa jeden z tych papierków na dole? Nie kradnie się całego ogłoszenia, wskazała na zwisające u dołu kawałki papieru. Na nich były tylko jakieś liczby. Nie byłam pewna, co znaczyły, powiedziała Lyra. Właściwie to nie wiem, co znaczy wiele z tych rzeczy, ale oni poszukują muzyków, a więc na przykład mnie. To numer telefonu, powiedziała Audrey, podnosząc na nią wzrok. Jak to nie widziałeś, co to znaczy? Lyra zignorowała to pytanie. Obie wiemy, że muszę jakoś zarobić, a mam dużo większe dochody z prawdziwych koncertów. Granie na dworze to tylko takie poboczne źródło pieniędzy. Audrey zaczęła czytać ulotkę. Poszukujemy muzyków do zespołu hard rockowego. Gitara, perkusja. Nasze inspiracje. GNR, Aerosmith, AC/DC, Deep Purple. Lyra, to jest zespół rockowy, spojrzała z nad ulotki. He? Lyra zmarszczyła brwi. No, słyszałam o czymś takim. U mnie w domu nie jest to zbyt popularna rzecz, ale wiem mniej więcej, jak to wygląda. Gra na lirze to chyba muzyka klasyczna? Folk? Licho wie. W każdym razie nie potrzebuję czegoś takiego w takiej kapeli, powiedziała Audrey. Chyba potrzebny im gitarzysta. Gitary? Lyra kiwnęła głową. Kolejny instrument zaprojektowany przez ludzi. Słyszałem już o nich. Słyszałaś o nich? Powiedziała Audrey. Nie no, świetnie, to masz wszystko, czego ci trzeba. No właśnie, co prawda słyszałem, że trudno się na nie gra, ale chyba podołam. Lyra oglądała swoje palce. Audrey zakryła dłonią czoło i powiedziała. Nie, chodzi o to, że... Westchnęła. No, może i nauczenie się gry na gitarze może ci się przydać. Na to jest większy popyt niż na grę na lirze. Jeśli taka właśnie muzyka jest popularna wśród ludzi, to chcę się jej nauczyć, powiedziała Lyra. Że co? Chyba mi się uda. Muzyka to mój specjalny talent. Audrey potarła czoło. A już myślałam, że zaczynam się rozumieć. W każdym razie idę zanieść swoje zakupy na górę. Lyra wzięła od Audrey ulotkę i zabrała ze sobą. Zaraz będzie kolacja, zawołała za nią Audrey. Lyra niemal potknęła się po niespodziewanie w wąskich schodach, ale złapała równowagę w ostatniej chwili i pospieszyła na górę. Udała się do pokoju dla gości i tam zostawiła torby z zakupami. Ulotkę zostawiła wytkniętą między strony swojego dziennika. Przez chwilę zamarła, gdy jej wzrok padł na futerał od Liry. Następnie zeszła, by zjeść na dole razem z innymi. Tej nocy na kolację była lasagna, która, jak zapewniono Lyrę, składała się głównie z sera i sosu pomidorowego, a mięsa nie zawierała w ogóle. Zrobiła ją matka Audrey. Twierdzili, że to potrawa włoska. Kolejny raz wspominano przy niej o jakimś ludzkim narodzie. Lyra nie zdawała sobie sprawy, jak gęsto one były ze sobą powiązane. Po zakończeniu posiłku, gdy na dworze było znowu ciemno, Lyra siedziała u siebie w pokoju, ponownie przeglądając książki. Była właśnie w środku jednej z nich, gdy przerwała jej Audrey. Lyra, co do tej ulotki? Opierała się o klamkę drzwi, trzymając w dłoni ten mały przedmiot, który, o ile Lyra dobrze pamiętała, Audrey wczoraj nazwała Natanem. Poruszała od niechcenia nadgarstkiem, tak? Cóż, nie wiem jak ci pójdzie, jeśli chodzi o zespół, ale jeśli naprawdę chcesz zacząć grać na gitarze, okazuje się, że znam kogoś, kto może ci w tym pomóc.